Kiedy mój ojciec ocalił mi życie, kazał mi zapamiętać, kim tak naprawdę jestem i skąd pochodzę. Ale tutaj nikt nie chce nawet znać mojego imienia. Przywiązanie często oznacza ból. Bo gdy zajdzie słońce, to może być już koniec. Wirus zrujnował społeczeństwo, ale nie pozwolę, by i mnie to spotkało. Przeżycie stało się sensem naszego istnienia, ale życie musi być czymś więcej niż walką o przetrwanie. Dzień w dzień zaraza próbuje nas zniszczyć, sprawić, byśmy zapomnieli, kim jesteśmy i kim możemy się stać. Lecz ja nie mam zamiaru się poddać. Nazywam się Aiden i jestem zainfekowany. Hej, witajcie, z tej strony Marcinek. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam. I o zdrowie pytam. Lecimy, słuchajcie, z kolejnym odcineczkiem z Dying Light 2, z serii tych małych, które wrzucam. Krótkie odcineczki ostatnio. A ten najnowszy był bodajże z ekipą, a dzisiaj troszeczkę, słuchajcie, samotnie, no ale witam was, no i będziemy sobie działać. Od ostatniego materiału, który gdzieś tam się pojawił z Dying Light 2, nie zmieniło się, no w zasadzie nic, nie? Z tym, że jak widzicie, śnieg stopniał i nie ma tutaj przede mną takiej aury. Jesteśmy już w nowym roku, natomiast fajnie zaczęliśmy tutaj pogodowo. Ja lubię taką pogodę, zarówno w grze, jak i w realu. Pada deszczyk, może deszczyku tak bardzo nie lubię, ale takie wichury do takiego stopnia nie, że już takie niebezpieczne, to akceptuję. No i pogramy sobie, nie? Taki dzisiaj krótszy odcinek z serii tych właśnie krótkich. Pomyślałem, że czas zagrać sobie w Dying Light 2 na odcineczku właśnie. Jest kamerka, jest scena, więc później będę sobie od razu, zabiorę się za przeróbkę. No i nic takiego szczególnego tutaj nie mam do przekazania, bo słuchajcie, od ostatniej takiej nagrywki, mówię odcinkowej z Dying Light 2, nic się tutaj szczególnego nie pojawiło. No ja wam tłumaczyłem bodajże na tym live'ie sylwestrowym, że tutaj miałem 250 punktów legendy, nie? 250 poziom legendy już mam zrobiony, tak się nabiło, dużo tam prezentów odbierałem i tak dalej, tylko że z tego eventu nie mogłem na przykład świątecznego zbierać po wrogach tych paczek, nie? Mam już taki lepszy strój, a to jest właśnie z tego, z 250 legendy, nie? No i punkty umiejętności jeszcze tam jakieś może by wpadły, chociaż no niekoniecznie, chyba że twórcy odblokują jeszcze jakieś większe możliwości z poziomem, nie? Tutaj mam tyle skrzynek do otwarcia. Weźmy sobie ze dwie, otwórzmy. Gniew Tondiego, o kurde. Gniewem Tondiego lubię bardzo grać. A mam tutaj z moim ekwipunku. No właściwie w Dying Light 2 mam dużo rzeczy. Wszystko to, co chciałem, osiągnąłem. Tylko czekać, słuchajcie, na jakieś nowe misje, na jakieś takie konkretne DLC. No bo przecież na Blood Ties oczywiście się to wszystko nie kończy. Wydaje mi się, że twórcy to szykują. No bo miało wyjść, nie? Chyba w połowie tego roku planowali na 2024. Albo pod koniec. Dodawałem wam kiedyś materiały, to już było chyba latem, że tam planują jakieś było, wiecie, zdjęcie takiej bramy, nie? Także, no, troszkę konkretów, ale co z tego wyniknie? Czy to będą takie konkrety, które się przełożą na rzeczywiście, na jakiś fajny projekt? No to zobaczymy dalej. Pogramy trochę w nocy, nie będziemy zmieniać w ogóle pory. Chyba że same automatycznie po jakimś czasie będą się zmieniać. Mówię, odcinek taki nie będzie aż taki długi, no ale co, powalczmy. Powalczmy, ja tutaj mam swoje tutaj przedmioty, mam jakieś granaty. Zróbmy może trochę hałasu. Mam małowicę C4, ale nie będę tutaj, słuchajcie, specjalnie wytwarzał. No dobra. Także lecimy. No Dying Light 2 to jest taka gierka, słuchajcie, gdzie można naprawdę się rozerwać, nie? Wyżyć się troszkę na myszce, jeżeli macie jakieś zmartwienia, czy też nerwy po prostu, które z życia prywatnego chcecie przełożyć na grę, no to myszka jest dobrym
dobrą rzeczą, dobrym, jak to nazwać, akcesorium, dobrym gadżetem, na którym możecie się wyżyć. Chociaż nie polecałbym tak do końca, jeżeli macie drogie myszki, ja mam dosyć drogą, no to wtedy szkoda. Ale słuchajcie, no to tak się mówi, ale jeżeli przed nami staje siekacz, no to chcąc nie chcąc walczyć o życie, musimy nawalać, słuchajcie, i w klawiaturę, i w myszkę. Dobra, wracając już do gry, będziemy sobie tutaj eksplorować po prostu, co na co natrafię. Wolałbym tutaj alarmu nie zbierać, ale zobaczymy. Dobra, już widzę siekacz. Mogą być minimalne lagi, bo mój dysk nowy nie lubi akurat Dying Light 2. Może na kablu tym wolniejszym, niestety mam chyba port w kompie uszkodzony. Większość gier takich też wymagających śmiga, to Dying Light 2 jakoś jest oporna. Na początku są lagi, jak się włącza grę, później już jakoś śmiga. Dobra, mamy już alarm, ale będziemy starali się przeżyć. O nie! Mam tutaj pod napięciem. O kurde, uciekam. Uciekamy. Także miałem nagrywać z ekipą, ale akurat teraz w momencie nagrania nie ma nikogo. Spokojnie, też czasami trzeba pobyć sam ze sobą. Dobra, na razie będę uciekał. O, już tutaj nas dosyć zranili. Dosyć mnie zranili. No i też chcę poszerzać te playlisty, żeby w każdej playliście coś się znajdowało. Czasami jest to trudne, nie? Bo jak gdzieś tam jakieś pojawiają się, słuchajcie, nowe projekty, to nie zawsze mamy gdzieś tam możliwość, czas. Zaproszę oczywiście was na Discord, wbijajcie. Możemy pograć razem w Dying Light 2 oczywiście, ale nie tylko. Mamy różne projekty, ale nie wnikając w szczegóły, skupmy się na Dying Light 2. Ucieczka czy nas ochroni tutaj? Ale mogliby dodać jakieś ciekawe takie misje, że na przykład, nie wiem, gdzieś z Miją wyjeżdżamy. Bo Mia tam niby przeżyła, ale później ona ginie, nie? Niezależnie od scenariusza, jaki byśmy wybrali, no to Mia tak polegnie. Dobra, no ostatnio naprawdę ten okres świąteczny był fajny klimatycznie, bo leżał ten śnieg tutaj w Dying Light 2. Natomiast mankament był taki, że ja nie mogłem w ogóle zbierać prezentów. Też grałem z ekipą, widzieliście i nie było, nie mieli oni problemów. Możliwe, że za dużo gdzieś tam zdobyłem tych takich zmutowanych tkanek po tych siekaczach dużych i tam ten ekwipunek jakoś mi się zbugował. Ale mniejsza o to. Dobra, zaraz będzie ranek. Chyba. Czekajmy na poranek przy dosyć tej nocy. Dobra, ponawalajmy troszkę prymitywnie. Też głównie ten odcinek na tym polega. Ma polegać. Też polega, bo już jestem w trakcie nagrywania. Dobra. Lecimy. No mówię, na tym dysku gra się dosyć długo włącza. Pierwsza minuta, dwie rozgrywki. Mam lagi, a później przechodzi. Próbowałem to wolałbym nie, mam tam nie nadwyrężać tego dysku komputerowego. Ale no chciałem już przenieść, ale nie wiem jak tak. Chociaż nie. Zobaczę. To nie jest taki problem. Jak się to utrzyma, no to co tam? Chwilę poczekać, słuchajcie. Potrapać się po głowie i już mamy grę włączoną właściwie, nie? To nie jest aż taki duży problem. A jeżeli by się coś działo dalej, no to wtedy będę oczywiście reagował. Dobra. Miałem rzucać te... O, tam jakiś sprinter. Troszkę podpalmy dziadów. Dobra. Także zapraszam na Discord, zapraszam do różnych projektów. Możemy sobie gadać. Premia nocna. A teraz dopiero wskoczyła premia? Ja już myślałem, że noc się, o kurde, o ty gnojku, zrobiła dawno. Coś tutaj mi gwiżdża. No brakuje, nie? Powiewu takiego, takiej nowości do gry Dying Light 2. I
Zobaczymy. Może coś w tym roku, no mówię, no były, są plany, nie? Techland gdzieś tam coś myśli. Ale zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Dobra, co my tu jeszcze możemy rzucić? Możemy bez peka granatkiem wyrzucić. O, palił sobie fajeczkę, szef mu dał przerwę. Na balkoniku sobie oddech brał. A tutaj Marcinek do niego rzuca z granata. No, teraz się ustabilizowało, także jest w porządku. Jest w porządku. Jest w porządku, mój żołądku. Dobra. Idziemy. Jeszcze chwilę porzucamy i będę kończył sobie ten odcineczek. Wydamy sobie fajny zwiastun. Ten, co był na... nie poprzednim, tylko chyba trzecim. Gdzieś mi ucięło ten zwiastun. Ja z tymi dyskami coś tam robiłem porządek. I gdzieś mi ten zwiastun chyba został, nie skopiowałem go, bo miałem... Przestaram się kopiować rzeczy, nie? Po co później nagrywać od zera? To jest takie bezcelowe. Dobra. Mógłbym dzisiaj trochę gadać czyściej i więcej, ale mi się nie chce po prostu. Tak bardziej radiowo, ale dzisiaj to jest taki odcinek pula, live'owo, nie, to jest taki odcinek trochę taki luźniejszy, live'owo, odcinko live, o. Ja chciałem pobawić się tym mieczem Gauntiego trochę. Posmakuj tego! O, tak wyleciał do mnie, posmakuj tego. Nie, można tak mówić. O ty, zranił mnie. Dobra, ale po nim jeszcze ten. Dobra, w sumie mogłem być szybszy, trochę brać ich na dystans, ale dobra, nieważne. Trochę granatami, jeszcze granatami, ty draniu. Robimy tak zwanego Sylwestra. Pamiętacie, nie? Już znacie ten pokaz pirotechniczny, kiedy z ekipą szalałem. Nie. No nie był, to nie był jeden, nie? Bo też gdzieś tam w wcześniejszych etapach tamtego roku też takie pomysły nam chodziły po głowie i też gdzieś to przekuwaliśmy w to, że mogliście zobaczyć to na ekranie. Dobra, ja tutaj nie widzę już żadnych wrogów. O, ale go pięknie. O, to mi się podoba. Rzadko coś takiego robię, że paląc w jednego wroga mogę tym uderzeniem, że dostaje on, wyskakujemy na niego z buta, nie? Tym Blue Yet Time. Blue, nie, jak to się nazywa? To z Max Payne'a to chyba się wziął ten pomysł. Bullet Time. Wyskakujemy z nogami, zabijamy, odpychamy i tamten już, kurczę, leci na swojego kolegę. To jest, fajnie to wygląda, nie? Dobra, robimy to. O kurde! To są te nowe te lujki. To święta dodali. Kurde, panie, nie. Tylko nie do mnie. Dobra, jeszcze trochę tutaj spalmy. Dobra, słuchajcie, ja będę to miał. Taki był plan, taki miał być krótszy odcinek. Tutaj się trochę oswobodzę. O kurde, nie! No, plan był taki, żeby... A w sumie nie chcę już zbierać. Dobra, miałem ostatnio nie zbierać. I co? Jeszcze może coś podpalimy z góry. Zobaczymy. Dobra, w każdym razie ja będę powoli się, słuchajcie, żegnał. No mówię, dzisiaj taki krótszy odcineczek. Chciałem trochę... No, jak to powiedzieć? Boże, co ja dzisiaj? Chciałem trochę uaktywnić tą naszą zakładkę, playlistę, gdzie są te krótkie odcineczki z Dying Light 2. No i wiecie, no tutaj nie miałem za dużo do przekazania, bo nic się nie zmieniło. Ostatnio był śnieg, graliśmy dużo, nie? W tym okresie świątecznym, też sylwestrowym, ale trzeba dalej nagrywać materiały. Dzisiaj akurat samotnie, bo często właśnie najczęściej tutaj te krótkie filmiki z Dying Light 2 pojawiają się, no gdy jestem w towarzystwie ekipy, nie? No ale czasami też
trzeba pograć samemu. Fajnie, mi się wydaje, że no fajnie, fajna sprawa, żeby robić sobie co jakiś czas takie właśnie krótkie materiały, nie? Pierwszy premierowy to kiedyś był już rok temu, nie? Kiedy było gorąco, pamiętam, założyłem czapkę dla klimatu, nie wiem co ja tam wymyśliłem. Także no u mnie w ekwipunku nic za bardzo się, jak widzieliście, nie zmieniło. Czekamy na nowe aktualizacje, bądźcie na bieżąco, wbijajcie na Discord, czekamy na was, gramy w różne ciekawe, światowe gry. Tyle ode mnie, życzę wam no spokojnej nocy, bądź też rano. To też tak w tych odcinkach nie powinienem mówić, bo jeżeli nagram, jest wieczór, a dodam na przykład pójdę spać albo prąd mi wyłączą, dodam ten odcinek za tydzień, to wtedy publikacja jest rano, nie? Wyglądacie na przykład rano, a ja mówię dobry wieczór. Co ten Marcinek zwariował, nie? Dobra, wiecie o co chodzi, nie? Łapkujcie, subujcie, trzymajcie się, do następnego i hej!